Patrycja, widzę, że dzisiaj jesteś w bardzo odlotowej kreacji. Przede wszystkim, wiesz co, zwraca uwagę twój turban. Rozumiem, że chcesz jednak troszeczkę zakryć fryzurę. Zakryć fryzurę? Nie. Po prostu wydawało mi się, że będzie to ładnie pasowało do stroju, ponieważ jest wysoko skrojony top, więc nie ma szyi, a kiedy jeszcze rozpuścisz włosy, to już w ogóle się robisz taką kulą przygód. Więc wtedy zawsze włosy do góry bądź turban. A dzisiaj chciałam tak etnicznie, wiesz, bo od paru miesięcy mam zajawkę na etniczno-indyjskie klimaty. To do siebie bardzo pasuje, ale tutaj tak spoglądam i widzę, że ostatnio miałaś takie bardziej zielone włosy. Tak, teraz mam blond. Skąd te zmiany? No zawsze, dlaczego? Zawsze zmiany. Kobieta zmienną jest, od lat się tak mówi. Ja uwielbiam eksperymentować, lubię bawić się modą, wizerunkiem. Nie czuję jakby takiego, wiesz, jestem młodym, się jest raz, więc nie będę kombinować za 25 lat, wiesz. Który program się lepiej prowadzi? You Can Dance czy X Factor? Może coś takiego zawodowego? Słuchaj, wiesz co, nie umiałabym tego ocenić, bo to są tak kompletnie skrajne, różne programy i zupełnie innych rzeczy się ode mnie wymaga w jednym formacie, a w drugim. Natomiast nie ukrywam, że no You Can Dance był moim pierwszym tak dużym formatem i dorastałam na planie tego programu, więc jest może troszeczkę bliższy memu sercu. Ale troszeczkę, bo X Factor też kocham. No niestety X Factor się skończył. A nie, jest to powiedziane. Na razie jest przerwa. Ponieważ robię You Can Dance. Może wróci, ale wiesz, przed tobą jeszcze bardzo dużo tefonowskich programów, Top Model na przykład. Oj nie, Top Model już jest zajęte. Może coś innego kiedyś w przyszłości. Coś innego, ale jesteś też aktorką. I mogliśmy cię oglądać na przykład w Londyńczykach, ostatnio powtarzają. Naprawdę? To dawno temu. W Ranchu. Tak. I może w nowym czymś zobaczymy. A w czym takim? Nie, powiem. Ale coś się szykuje. Coś się szykuje, tak. Wiesz co, troszeczkę mnie ci Londyńczycy zdziwili, ponieważ ty tam mówisz po angielsku, czyli grasz angielkę. Tak, mhm. Jak się czujesz w takich klimatach? Wiesz co, to było bardzo fajne zadanie aktorskie. Musiałam gdzieś tam troszeczkę naśladować brytyjsko-afrykański akcent, więc wszystko, co wymaga ode mnie jakiegoś wysiłku, jest fajne dla mnie. Ja lubię się rozwijać i, wiesz, motywować siebie do działania. A jak twoja kariera muzyczna? Już tak lecimy po wszystkim. Po kolei, tak. No, kariera muzyczna jest najważniejsza dla mnie. Muzyka od dziecka jest gdzieś tam tym, wiesz, czym żyję. W ogóle wszystkie moje inne zainteresowania wzięły się od muzyki. Jeżeli chodzi o stan bieżący, no to skończyłam pracę nad płytą. Płyta wychodzi już niebawem. Bardzo osobista dla mnie płyta, bardzo ważna. Jestem też producentem wykonawczym tej płyty, więc od początku do końca jest taka, jak sobie to wymarzyłam. Czy jeżeli chodzi o teksty, bo rozumiem, że też piszesz teksty na tę tak, płytę. Muzykę i teksty, tak. Czy inspirujesz się życiem prywatnym? Tak, dużo tekstów na tej płycie jest autobiograficznych, ale nie wszystkie. Bardzo często się tym inspiruję, nie do końca wszystko jest dokładnie tak, jak było. No wiadomo, to jest utwór, to nie jest spowiedź. Czyli nie jest tak, że od początku do końca płyty to jest o mnie opowieść. Ale wiesz, jeżeli się rozstaje z chłopakiem, to piszesz tekst pod tytułem Ty niedobry, dlaczego to zrobiłeś? Jeśli był niedobry, to tak. A był niedobry? Nie. Nie rozmawiasz o życiu prywatnym? Nie. Nic mi na ten temat nie powiesz? Nie. To państwo, czy jesteś teraz z kimś związana, czy jesteś samotna? Nie jestem samotna, jestem singlem. Jesteś singlem, no to jest zdecydowanie lepsze określenie. No na pewno, nie czuję się samotna. Kiedy wystąpisz w Playboyu? Oj, nie wiem. Nie spodziewajmy się tego niebawem. Nie, w ogóle chyba się tego nie spodziewajmy. Ja wiem, że ty masz bardzo duże opory, ale ja pamiętam takie twoje zdjęcia, które były umieszczane na Instagramie pod Pałacem Kultury. Takie czarno-białe, to były bardziej artystyczne i tam trochę na gości było. Tak, to nie jest tak, że ja się boję na gości, czy mam coś przeciwko na gości. Ja kocham kobiety, jeżeli przepiękne kobiety rozbierają się na łamach takich magazynów, ja tylko bardzo chętnie to podziwiam. Między innymi ostatnio Maję Sablewską, która wyglądała po prostu obłędnie, jest niesamowicie seksowna, więc wszystko super. Po prostu to nie jest gdzieś tam coś, co bym chciała obecnie zrobić i na razie nie mam takich ciągód. Natomiast jeżeli chodzi o artystyczne zdjęcia, to często decyduje się na różne rzeczy. Nie mam jakichś oporów. Czyli możemy się spodziewać w jakiejś przyszłości sesji artystycznej, ważnej. Też nie będzie tak, że pokazuje, wiesz, pełną nagość. Skupiasz się raczej na karierze muzycznej, aktorskiej, prezenterskiej. Tak.
telewizyjnej. Skupiam się na rozwoju.